Cześć wszystkim, z tej strony Draka i wracamy do Final Fantasy 2 u mnie na kanale i wracamy do Firiona i jako Firion wracamy do Altair. Ej, wcześniej nie zauważyłem, że były takie... Widzicie wyciemnienia w narożnikach ekranu? Wait, what? One zawsze tutaj były? Tu ich kurwa nie ma. Czy dlatego, że Altair zostało postrzelone i teraz ma depresję i dlatego jest ciemne? Anyway, ostatnio odzyskaliśmy dzwonek, by dostać się do ognia, by móc wysadzić Dreadnought'a. Tak, to jest fabuła. Wiem, że możemy chyba złożyć raport księżniczce, I guess? I wiem, że Józef, ziomek Kowal, poprosił nas, byśmy przekazali info o jego śmierci, jego córce, tak, więc to zaraz zrobimy. A więc to byliśmy dzwonek kosztem życia Józefa. Jas. Nie możemy sprawić, by jego śmierć poszła na marne. Musimy zabrać ten dzwonek do Kaszuan Keep. Kurde ok. Użyj Goddess Bell, by złamasz pieczęć. O! Teraz w czasie z naszym wrogiem Sid i ja spotkamy cię na zewnątrz. Okej, Jezu, coś jeszcze? Okej, dobra. Wyjątkowo żadnych tematów, ani nic. Ogólnie tak, pierwszy odcinek Fajna Dwójki wylądował na YouTubie, więc dostałem pierwszą falę podpowiedzi. Może spell? A okej, to już nieistotne, nothing happens. Po ostatniej przygodzie z królem wolę wszystkiemu pokazać wszystko, ale you know. Nothing happens, dobra. Tak, więc pierwsza fala komentarzy przybyła. Oczywiście, tak, wszyscy mówią, że będę cierpiał. Spokojnie, indeed, cierpię. Więc to wam mogę powiedzieć na spokojnie. Plus tak, dostałem info, jak zdobywać więcej HP. Najwidoczniej muszę dostawać damage w walce. I istotnym elementem w dostawaniu damage w walce jest to, bym nie leczył się przed końcem walki. Muszę kończyć walkę z nadwątlonym zdrowiem. I wtedy dopiero moje HP idzie w górę, tak więc... No. Ja między odcinkami ulepszyłem ekwipunek i kupiłem każdemu każde dostępne zaklęcie. Ogólnie mam jeszcze nawet trochę kasy, tak więc nie wygląda to źle. Dobra. Wiem, że mam iść do Kaszuan Keep. Aczkolwiek ja jeszcze chcę iść powiedzieć córce Józefa o jego śmierci, a nuż zarzucić jakimś dobrym staffem za to. Ogólnie tak, wiem, że też najwidoczniej złotą poradą jest atakuj sam siebie, żebyś kończył właśnie zdrowie, walkę z niepełnym zdrowiem. Ale to wiecie, może na wszystko przyjdzie pora. Póki co mi się nie chce. Ogólnie, jeszcze muszę coś sprawdzić. Takie nasze małe wyjście awaryjne. Tak, czyli jakby co? Co? Okej. Czy to, na czym mam teraz wskaźnik, to dosłownie kontra na ten system, który właśnie opisałem? W sensie, po iluś tam walkach dostaję po prostu boost do HP, żebym nie musiał odwalać dziwnej rzeczy z napierdzielaniem samego siebie? Tak, to jest nasze wyjście awaryjne. Jeśli gdziekolwiek, kiedykolwiek utkniemy, to te rzeczy można podkręcić i po prostu się dokoksić. Wiecie, generalnie, jeśli i tak miałbym grindować, bo utknąłbym w jakiejś, nie wiem, sytuacji, w jakiejś walce czy coś takiego, no to w tym momencie mogę grindować na boosterach, bo well, grind jest ten sam, tylko trwa po prostu krócej. Tak więc, nie wiem, nie uważam tego za skazę na honorze czy coś takiego. Ogólnie póki co założyłem ziomeczkom tarczę, ponieważ używanie tarczy to jest coś, co pierwsze primo, te postacie jak mają tarczę, blokują jak powalone, co właśnie widzieliśmy. Drugie primo, fajnie było też rozwija się w tarczach, nie? A i tak jak widzimy, wszystko umiera na hita praktycznie. Dobra, i tu mieszkała córka Łysego. W łysym domku na szczycie łysego wzgórza. Yo, twój ojciec nie żyje.
A myślałem, że to jego żona, ale najwidoczniej nie. Biedny Józef zajmę się Nelly w jego, zamiast niego. To by uczynił go szczęśliwym. Widzę, że informacje szybko się rozchodzą. Tato. Tata nie wróci, prawda? Okej. Okay. Spodziewałem się czegokolwiek, a dostałem nic. Jestem zawiedziony. Dobra. Ej, faktycznie, chyba dosłownie, ekran jest zaciemniony po bokach Altair, bo dostało strzałem Imperium i ma depresję, ponieważ to miasto nie dostało strzałem, więc jest białe. Huh, dziwne. Oh, you motherfucker. Bawi mnie, że wiecie, mamy takie określenie jak Bow 1, wiecie, to nie, jakby, nie wiem, Bow, nie, Bow and Arrow, Bow 1, po prostu. Also tak, na Discordzie, na naszym serwerze rzuciliście koncept arty z gry należący do Marii. Holy shit, ta laska jest hot. I jakby jeszcze jest ubrana super hot, jakby ten. Tak, jak widzicie, mam teraz wszystko. Wszystkie zaklęcia. Są totalnie dziwnie ułożone, ale why the hell not, nie? Lepiej tak niż nie mieć. I czy fire u Gaia zakończy temat? O nie! Dobra, okej, to zabiję się normalnie. Better. Wiem, że mógłbym na to co tam Kaszuan coś tam iść pieszo, ale nie chce mi się. Jest dużo walk i trwa to milion lat. Oj, tutaj też jest ciemno, czyli tak. W ten sposób pokazują jak właśnie miasto zniszczone. A, czy on nic nie wie, ale dobra, okej. Kaszuan. Mamy na szczęście kasę a kasy, tak więc no. Strasznie śmieszny system, jakby wiecie, to jest... ta gra ma taki dziwny miks wszystkiego do tej pory, jakby system rozwoju to jest porażka. Nie jestem pewny systemu dialogów, ale jest ciekawy przynajmniej. Właśnie chociażby to podróżowanie przy pomocy tego statku, jakby wynajmowanie tej łodzi i tak dalej, to wiecie, to ma swój klimat na moje, to ma coś w sobie. Ale też jest właśnie dziwnie i nieprzemyślanie, więc no wiecie, troszeczkę się to wszystko kontruje. Uch, kolega bije. Jezu, jak mocno bije, jak często bije. Ej, what the fuck, what the fuck. Dobra, tarcze rosną w górę. Awesome. I teraz możemy użyć dzwonka, prawda? Yeah! Okej, okay, zamek się otwiera. Jesteśmy w dungeonie. I jakim cudem tu wszedłeś? Te drzwi były zapieczętowane, gnojku. Przybyłem odzyskać Sunfire. Myślałem, że jestem jedynym, kto może otworzyć te drzwi. Aha, oni mogą tak czy siak otwierać drzwi, tylko obcy potrzebują dzwonka. Chciałem rozejrzeć się za Agile's Torch, ale są potwory tutaj. Nie dam rady sam i nie mogę wrócić z pustymi rękoma. Nie wiem, co robić dalej. Wiesz, jak się przemieszczać po tej twierdzy, prawda? Czy mógłbyś nam pomóc odnaleźć drogę? Przykro mi. Przykro mi, to... O, świetnie. Ta twierdza jest pełna zagadek. Nie znam drogi lepiej niż wy. Ale chcę walczyć. Mogę iść z wami? Nie mam wyboru, prawda? Gordon dołączył do drużyny. Mamy bardzo dużo gest charakterów w tej grze, definitywnie. Dobra, Gordon. O, Gordon jest całkiem cute. Co masz przy sobie? Włócznia, tarcza. Słuchaj, stary.
Tu masz topór. Od dzisiaj jesteś człowiekiem z toporem. Tarcia może być, ale obawiam się, że nic więcej nie mam, bo... O, dobra. Staram się na bieżąco sprzedawać ekwipunek. Dobra. Lepszy to niż nic. Masz jakieś czary? Nie, nie masz nic. Świetnie. No nic, mięcho armatnie to będzie biło. A dobra, wypadałoby sprawdzić skrzynki, prawda? O, i skrzynkę jest na dole. Dobra. Definitywnie, wiecie, czas na zaklęcia. Ponieważ są obszarowe. Spokojnie, Gordon dopiero się uczy, jasne? Nie czepiajcie się go. Okej. Done and done. O! Wiecie co? I tak każdy z nas ma cure. Jasne, Gordon, to twój szczęśliwy dzień. Oficjalnie zostajesz czarodziejem. Go. Twoje głupoty raczej nic nie uleczy, ale wiecie. Trzeba dać chłopakowi jakiekolwiek zastosowanie. Czemu Goblin Prince jest tak ewidentnie kurwa smurfem? O co chodzi? O nie, Guy i Gordon poszli spać, leniwe kluchy. O nie. Okej, dobra. Guy ma wszystko pod kontrolą. O nie, Guy nie ma nic pod kontrolą. Shit, śpimy. Fasta. Dobra, Papa Smurf idzie spać. Na zawsze, nie tak jak my. Dobra, czyli tak, tu mamy dwa przejścia. Żadnych skrzyń. Spodziewam się kolejnych pustych kwadratowych pomieszczeń, bo to jest rzecz, którą ta gra robi z jakiegoś powodu. To rośliny, pewnie będą podatne na ogień, ale wiecie co? I don't give a shit. O, wypadałoby w sumie podciągnąć to Blizzard dalej, nie? A Gordonek niech się uczy cure. Gordon, pokazuje nam środkowy palec. Nie dorobią zbyt dużo hajsu, niestety. O, patrzcie, to idealnie kwadratowe pomieszczenie, ale to ma skrzynki. Przeraża mnie, jak często są walki w tej grze. Bardzo mnie cieszy to, że mamy ten tryb szybkiej walki i powtarzania komend. To naprawdę ułatwia tą grę. Może nie ułatwia, przyspiesza, to jest lepsze sformułowanie. Dobra. Czy ja was znam? Ilość blokowania tarczami w tej grze jest absurdalna. Ale dobrze, spoko, unikamy damage'a. I dzięki temu, o ile dobrze rozumiem ten system, skill w tarciach też rośnie. Dobra. Co my tu mamy? Ścieżka w prawo... A, czy mamy jedną skrzynię w prawym górnym rogu? Wiecie, ponownie, to jest to, co mówimy w Final Fantasy 1. Zakładam, że w oryginale nie było tej mapy. Tak więc, w sumie dobra, muszę anulować Gordonowi cure. Więc to miała być forma labiryntu. Zakładam, że to jest forma zagadki, o której mówiła ta gra. Że okej, jest ta twierdza, jest pełna zagadek. Naprawdę chodziło po prostu o... O Jezu, Guy ma oksy, ale śmiesznie wygląda. Tak, że o, ta twierdza jest pełna zagadek. Pewnie chodziło o to, że po prostu na piętrach jest labirynt i że mamy szukać właściwej drogi. O dobra, my mamy krople do oczu. Ale dzięki pięknemu ułatwieniu, jakim jest mapa, my możemy iść od razu do celu. I to jest spoko.
to jego fire levelowało. O, dobrze, fajny damage od razu. I patrzcie, chyba zaczynamy już tutaj w miarę wzorce podatności żywiołowych, ponieważ nagle mam wrażenie, że fire działa dużo lepiej, bo walczymy, o Jezu, to szczurołak, walczymy z nieumarłymi, a nieumarli z zasady są podatni na ogień. No i magię leczącą, czy też holy, ale wiecie, ogień jest tym bardziej przyziemność żywiołów, że tak powiem. Dobra, myślę, że to będzie już ostatnia rundka naszych zaklęć. Ponieważ mana zaczyna wychodzić, a spodziewam się bossa na końcu. A póki co bossowie mają powtarzalny element bycia podatnym na magię i totalnie podatnym na ciosy fizyczne. Na dole po lewej skrzynka i that's it. A w ogóle zobaczmy, ile skrzynek? 11. Uuu, to będzie długi dungeon. I don't like it. Dobra. Rozwijamy się. Jest spoko. Ogr. To jest jakby... To jest byk. To jest czad, definitywnie. Ogólnie przypomina mi Herkulesa z Fate. Just saying. Dobra. Jedna w prawo, w dół. O Jezu. Aj, karamba. Gordon zaczął trafiać toporem. That's awesome. I potwory, oczywiście. Szczurołaki. Na szczęście są całkiem słabe. O mój Boże. Uniknęła damage'a, ale nie uniknęła trucizny. Czy trucizna minie? Bo to jest chyba inna trucizna. Złota tarcza. A, to będzie Venom, ponieważ Poison schodzi po walce, Venom się utrzymuje. Złota tarcza. Złota tarcza. O, pozwala być odporny na truciznę, wybornie. Cudownie, dobra. Gordon, dostajesz upgrade. Teraz twoja tarcza jest z Mefrilu. Oj. God damn it. Tak, jakby wiecie, większy damage przy dwóch broniach jest fajny, ale definitywnie ilość... Sama ilość bloków unikania damage'a w tej grze przez postacie z tarczami jest absurdalna, więc mam wrażenie, że to jest gra warta świeczki. Zwłaszcza, że już przeczuwam, że dungeony w tej grze będą dużo dłuższe niż w jedynce. Tak więc... I wiecie, będą bardziej, jeśli chodzi o odjem... Land Turtle XD. Będą, wiecie, bardziej... pochłaniające zasoby, więc potrzebujemy tego, tej minimalnej ilości zdrowia więcej, którą pozwala... Którą pozwoli nam zaoszczędzić posiadanie tarcz. Dobra, wiecie co? Fajnie, fajnie go bijecie. Ale skupmy się najpierw na... ogrze magu. Oj. Liczyłem, że zginie. Nie ty, Gordon. Teraz, wiecie, znam sekret, więc ja nie wrzucam od razu paniki i nie używam cure ani potek. Niech nas dojadą do jak najmniejszej ilości zdrowia, żebyśmy mogli rozwinąć się dzięki temu. To w ogóle bardzo dziwny system. To bardzo dziwny system. O, świetnie, pięknie. Czy to widzicie? O, i dostaliśmy hełm? Coś jeszcze wpadło. No nic. Ogólnie w tej części widzę, że chyba każdy może używać absolutnie wszystkiego. Nie ma żadnego ograniczenia. Ogry.
Uciekły! Motherfuckers! O, mamy... Oh no! Mamy wiele dróg! Szajse! Niepokoi mnie ten trend rosnącej ilości walk we Final Fantasy. Już pod koniec jedynki było ich bardzo dużo i mam wrażenie, że dwójka podłapuje ilość walk z końca jedynki, a nie, wiecie, nie zaczyna od nowa. Jej! O! Zero zaufania, w której będą kurwa potwory, jak nic. Mithril Axe, Mithril Sword, Werebuster. Werebuster to... Okej. Buzdygan efektowny przeciwko bestiom. No dobra. On z Mace'ów nie ma nic, ona ma coś, on jest dobry w Mace'ach. O Jezu, w ogóle widzę, że Gordon ma troszeczkę wszystkiego. Dobra, to ten, dajmy w takim razie Werebuster jemu. O, Engine Sword jest lepszy. Dobra, ty dostaniesz to, a ty dostaniesz to i jesteśmy Golden w tym momencie. Ty chyba nie dostaniesz nic lepszego, prawda? Nie. Ale co, nie było potworów. Dobra, klepiemy zwykłymi atakami. Ulalala. A, dobra, okej. Zmieniamy taktykę. Najpierw atakujemy ogry. Oj! Oj! Dobrze. Niedobrze. Po tej walce definitywnie czas na zalewanie się podkami. Ogólnie muszę kupić podki do zalewania się, bo nie kupiłem ich wcześniej. Beautiful. Dobra. Baty są zbierane, ale dobrze, z nas rozwija, to wiecie, wzmacnia charakter. O mój Boziu, ten Land Turtle ma dużo zdrowia, już nie. Dobra, awesome. Guy, wstań z kolan. W sensie Gordon, Guy, ty jesteś nieśmiertelny, nic ci nie zajebie. Dobra, musi póki co wystarczyć. Dobra. I lecimy dalej, wzdłuż mapy. Lewy górny róg. Adamantos, który był bossem w poprzednim tym. On był podatny na lód, prawda? Dobrze pamiętam? Jap, definitywnie podatny na lód. Pięknie! Gordon zbiera baty za każdego, co jest dla nas nie do końca dobre, ponieważ Gordon jest postacią na chwilę definitywnie. Zamiast tego wolałbym, żebyśmy, wiecie, my dostawali te baty, żebyśmy się rozwijali. Kto by się spodziewał, kwadratowe pomieszczenie. Jest to ogólnie bardzo niezadowalające, kiedy trafiamy na właśnie te pomieszczenia. To jest... zabija moją chęć do eksploracji w tej grze. Wiecie, już i tak ona jest bardzo nadwątlona przez ilość walk i mam wrażenie, że gra karze mnie za moją ciekawość, ale... Właśnie, jak wchodzę do kolejnego identycznego, kwadratowego pomieszczenia bez żadnych szczegółów, czy by chociażby ładnego tła, czy coś takiego, no to nie chce mi się po prostu zwiedzać. I to jest do kitu. Gordon znowu umiera. Czemu lubić tak bić Gordona? Czy dlatego, że ma złotą zbroję i jest blondynem, przez co rzuca się w oczy?
Dobra. Ta, definitywnie muszę. Tu ja przyczułam ścieżkę dalej, więc chodźmy do drzwi. O nie, mam pierwszy ruch. Niedobrze. O, motherfucker. Shit. Tak, definitywnie ogólnie po tym dungeonie za kasę będę musiał kupić dużo potek do leczenia się. Oj. Werebuster ma ciekawy sprite w walce. Nasza drużyna jest chora, jeśli chodzi o używanie tarcz. Absolutnie chora. Czy wy to widzicie? O, widzę, że atak fizyczny w tej części nie leczy sleep. Spodziewam się kwadratowego pomieszczenia, ale tak, to kwadratowe pomieszczenie. O mój Boże, o adamanto jest. Dobra, znowu lecimy, Blizzard. Gordon nie poradzi nic, niestety. O, zmieniła się animacja. Bardzo śmieszne, że gra używa bossa z poprzedniej lokacji już w kolejnej lokacji jako zwykłego wroga. No i także finale tego nie robią czy coś takiego, ale bardzo rzadko to jest, wiecie, jeden po drugim. Bup. Sayonara, sucker. O, Blizzard levelowało. Yeah. Ile pięter ma ta wieża? Ja wiem, jakiś święty płomień czy inne dziadostwo, ale bez przesady, jakby te schody nie są tego warte. Aaaa! Dobra, zaczynamy. Mag. Zakładam, że mag miałby więcej podatności na magię, ale to jest super nieistotne. Niczego cios buzdganem w głowę nie rozwiąże, prawda? Ciekawi mnie ogólnie, że wiecie, mamy te boostery w tych Pixel Remasterach, nie? I wydaje się, że ten booster związany ze systemem HP jest standardowo włączony, więc ja, wiecie, nie będę go zmieniał, jeśli to jest... blind. Jeśli to jest coś, co gra by the default, włącza, okej, jakby nie jestem na tyle honorowy i nie zależy mi na tyle czystym doświadczeniu, by to ruszać. Jeśli twórcy uznają, że to ma być standardowo włączone, jasne, okej. Zwłaszcza, że jeśli miałbym je to skontrować za wyłączenie jakimś irytującym systemem rozwijania HP czy coś takiego, nie? Czyżby w tej skrzyni po środku był płomień, tego szukamy? Wygląda ogólnie jak pułapka w chuj, nie? Tak, just saying. Mamy tutaj schody w dół. Czyżby schody w dół były powrotem? Ale nim pójdziemy do skrzynki po środku, zobaczymy, co jest po prawej. O mój Boże, kolejna adamantois. Ta gra chce wytrzaskać mnie z many ogólnie. Definitywnie, bez dwóch zdań. Przynajmniej Blizzard jest coraz mocniejszy. I wiecie, z jednej strony to jest troszeczkę satysfakcjonujące i jakby troszeczkę smyra jakby coś wewnątrz mnie jako gracza, że okej, jakby używam tego zaklęcia, ono staje się coraz lepsze, animacja się zmienia, cyferki idą w górę, jest tym taka satysfakcja, ale mam wrażenie, że to jest coś, co jakby jest nie do końca to poznane tego systemu. Wiecie, gra... O, nice. Gra de facto karze mnie za używanie zaklęć podczas dungeonu, bo dungeony nie pozwalają przywracać many. Nie mam sposobu na przywrócenie many, tak więc... No, jestem karany przez to, jestem karany. Dojść do walki z bossem, ja nie będę miał many, ponieważ muszę używać zaklęcia, żeby wzmacniać to zaklęcie. I tak dalej, tak więc, you know, to jest takie troszeczkę siedzenie okrakiem na płocie w tym momencie. Uj. Dobra. They dead. Again.
O Jezu, to było dużo kasy. Antidotum. Krople do oczu. Idealne, żeby użyć właśnie na Marii. Nie, na Gaju. Myślę, że to Maria jest oślepiona. Mam też malet, który jest do podnoszenia z amnezji. Ogólnie, oj. Nie będę już go zmieniał. Niech normalnie zatuką tych wrogów. Aj. To jeszcze przeżyjemy. O mój Boże, ziomeczki, trafiajcie żółwia. Żółw jest tak... O! Jest całkiem spory, to całkiem spora bestia. Czy Maria to przeżyje? Dobrze, jeszcze żyje. Dobra. I faktycznie, widzę, że mieliśmy mało zdrowia na końcu i ekipa zyskała poziomy zdrowia. Jakby Gaj ma już 500 HP. O Jezu, to koniec podków. That's not good. Dobra, drzwi na dole. I potem skrzynia po środku. Wygląda na pułapkę. Spodziewam się walki z bossem. Raty raczej zniszczymy. Oj, karamba. Ogólnie też mam cały czas na uwadze to, że w pewnym momencie znaleźliśmy tutaj w tym dungeonie zaklęcie blind. Wcześniej znaleźliśmy przedmiot zadający lodowe obrażenia, kiedy akurat boss miał podatność na lód. Więc mam wrażenie, że jak tutaj spotkamy bossa, on może bić bardzo mocno, ale może być podatny na blind. To może być nasza podpowiedź, więc mam to na uwadze. Monsters, of course. Okej, to ich znamy. Blem. Dobra, walniemy czymś mocnym, bo one jak zaczną wybuchać, to będzie niewesoło. O, ona ma już... Dobra, niech użyję Thunder, bo kosztuje mniej po prostu. Ona ma małą manę już w tym momencie. I Blizzard. A Gordon niech macha toporkiem. O nie! Bitch! O, zabił Firiona. Not fucking good. O nie! I nagle wszyscy trafiają! Wow! Wow! Wiecie co? To tylko Golden Armor. Wiecie co? Wczytamy Quick Save'a. Ponieważ to było okropne. I mam wrażenie, że głównie uderzyło nas tutaj RNG de facto. Spodziewam się, że to będzie ten płomień, by the way, nie? Tak, just saying. Dobra, okej. Okay. Teraz wiem, żeby nie pierdolić się z nimi. Uderzamy cięższą artylerią. Jebać moją manę, muszę przeżyć, prawda? Dobra, żyjemy. No dobra. To mogę zaakceptować. Nie, nie mogę tego zaakceptować, nie wiem, chcesz... Nie, mogę strzelić Firiona, dobra. Mamy life. Dobra, Guy. Jedno cure na Firiona. Mamy złoty pancerz, ubierzmy go. Okej, dobra. Ten pancerz warto dać komuś innemu, ponieważ złota tarcza chroni przed trucizną i złoty pancerz też. Tak więc... wymieniamy. Myślę, że walka mogła pójść ładniej, ale mogła też pójść gorzej. Dobra. Hello, panowie. O, wysysacie zdrowie. Szkoda, że macie jeszcze pełne i umieracie na hita w sumie. Nie wiem, czy lifesteal do tak słabych przeciwników ma znaczenie. Idziemy w dół. A, jesteśmy nas tutaj, dobrze, okej, spoko, it's cool.
Dobra, teraz mnie w ogóle troszeczkę już ta sprawa niepokoi, ponieważ mamy coraz mniej many i wyczułam nadchodzącą wielkimi krokami walkę z bossem. O, dobra, spoko. Przed nami walka z bossem, prawda? I tą walkę z bossem zostawiliśmy na kolejny odcinek. To jest tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się plutko. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i do usłyszenia w odcinkach Final Fantasy 2 u mnie na kanale. Pa, pa!